Sztuczna inteligencja zaczyna na naszych oczach zmieniać nasz świat. Z całego świata płyną coraz to nowe doniesienia o przełomowych zastosowaniach tej technologii. Jak w najbliższych latach sztuczna inteligencja zmieni nasze życie? W których gałęziach ludzkiego życia jest używana już teraz? W jaki sposób będzie ona wykorzystywana w przyszłości? Co warto wiedzieć na temat tego zagadnienia, aby jak najlepiej przygotować się na to, co nadchodzi? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym materiale. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Praktycznie każdy z nas widział film, w którym to roboty były częścią życia ludzkości. Pomagały one w życiu i ułatwiały funkcjonowanie społeczeństwa. Tak się składa, że filmy fantasy zaczynają stawać się naszym życiem codziennym, a wszystko to za sprawą rozwoju technologii. Sztuczna inteligencja, bo o niej chciałem dziś z Wami porozmawiać, to zdolność systemu do prawidłowego interpretowania danych pochodzących z zewnętrznych źródeł, nauki na ich podstawie oraz wykorzystywania tej wiedzy, aby wykonywać określone zadania i osiągać cele poprzez elastyczne dostosowanie. Jak więc widzicie, jest ona zbliżona do inteligencji naturalnej, którą posiada człowiek. Dzięki rozwojowi technologii udało zbudować się systemy analizujące dane, które są im podsyłane i dzięki temu mogą one tworzyć wnioski i wysnuwać logiczne informacje. Chyba najgłośniejszym w ostatnich miesiącach przykładem zastosowania sztucznej inteligencji był DALL-E, który jest programem, w którym każdy może stworzyć dowolny obraz. Wystarczy wpisać kilka linii jego opisu i to wszystko. I o ile ten rodzaj wykorzystania sztucznej inteligencji wiele ludzi traktuje czysto jako zabawę, to kiedy przyjrzymy się możliwościom, jakie daje nam tylko ten jeden program, możemy dojść do ciekawych wniosków. Możliwości generowania oryginalnych obrazów w zaledwie kilka minut mogą wykorzystać na przykład informatycy, którzy potrzebują przecież milionów grafik na swoje strony internetowe. Tak samo zresztą jak twórcy kryptowalutowych NFTs, czyli podobnych do siebie obrazków, które tworzą kolekcje. Mogą bardzo łatwo wygenerować tysiące tego typu obrazów w zaledwie kilka chwil. To jednak nie koniec. Prawdziwym szokiem była informacja o tym, że sztuczna inteligencja wygrała konkurs artystyczny. Jeden z jego uczestników zgłosił pracę, które wygenerował za niego program. Jedna z prac okazała się tak dobra, że zdobyła pierwsze miejsce w konkursie. Oczywiście wszyscy dowiedzieli się o tym, że obraz nie został stworzony przez człowieka dopiero po całym zajściu i tym samym wywołało to prawdziwą burzę w internecie. A jednym z największych dylematów tej dyskusji było to, do kogo tak naprawdę należy nagroda. Do osoby, która zgłosiła pracę, czy raczej do sztucznej inteligencji, która ją wygenerowała? Dlaczego przytoczyłem tutaj tą historię? Już tłumaczę. O powyższym konkursie będą pisać kiedyś podręczniki historii, ponieważ mamy tutaj do czynienia z przełomem w historii ludzkości. AI zaczyna być lepsza od człowieka, który ją stworzył, a sztuka wchodzi w całkiem inny wymiar. To jednak dopiero początek. Wyobraźcie sobie miliony artystów czy grafików komputerowych, którzy mogą stracić pracę właśnie dzięki postępowi technologicznemu. Skoro już teraz sztuczna inteligencja potrafi tworzyć tak dobre obrazy, to czy nie będzie w stanie za jakiś czas zastąpić ludzi? To jednak nie koniec. Kolejnym rejonem, na który warto zwrócić uwagę, jest pisanie. Sztuczna inteligencja już teraz tworzy teksty na zamówienie dosłownie w kilka chwil. Wystarczy zadać jej odpowiednie zadania i wybrać rodzaj tekstu, jaki ma stworzyć, aby w kilka chwil otrzymać gotowy projekt. I w tym przypadku mamy osoby, które cieszą się z tego rozwiązania, ponieważ ułatwi im to znacznie pracę. Mam tutaj na myśli zwłaszcza twórców stron internetowych, ale również media, które codziennie potrzebują ton tekstów do swoich platform. Po drugiej stronie mamy jednak copywriterów, którzy już teraz odczuwają skutki wejścia na scenę AI. Na razie zabiera im ona te łatwiejsze teksty, ale na horyzoncie widać już postęp. Już teraz komputery zaczynają odszyfrowywać starożytne pismo klinowe znajdujące się na glinianych tabliczkach. Do tej pory było to niemożliwe i aby móc nauczyć się odszyfrowywać to pismo, potrzeba było wielu lat studiów. Na świecie znajduje się niewiele osób, które potrafią odkodować pismo klinowe. I tutaj dzięki postępowi technologii udało się zatrudnić sztuczną inteligencję do tej pracy. Skoro AI potrafi tłumaczyć starożytne pismo klinowe,
to czy nie nauczy się tłumaczyć zwykłego języka i nie wyprze tłumaczy z rynku pracy? Zostawmy jednak ten temat. Przyjrzyjmy się innemu aspektowi ludzkiego życia. Sztuczna inteligencja sprawdza się coraz lepiej w komunikowaniu się z ludźmi. To daje ogromne pole do rozwoju. Program, który w naturalny i logiczny sposób odpowiada na pytania, sprawdzi się w naprawdę masie zadań. Weźmy chociażby call center, które przyjmują zgłoszenia awarii. Są to miliony miejsc pracy, które łatwo mogą zostać zastąpione przez boty. To jednak nie wszystko. Dzięki ciągłej ewolucji AI może za niedługi czas stać się jednym z nieodłącznych elementów ludzkiego życia. Rozwój algorytmu może dojść do takiego stopnia, że będzie można z nim rozmawiać jak z prawdziwym człowiekiem. To z kolei sprawi, że na przykład każdy, kto będzie czuł się samotny, będzie mógł rozpocząć rozmowę ze sztuczną inteligencją, która chętnie go wysłucha, będzie kierować się jego gustami i będzie współczuć problemom, z jakimi się zmaga. Wydaje się to futurystyczną wizją, ale wystarczy obejrzeć sobie wideo, w którym człowiek rozmawia ze sztuczną inteligencją, aby zrozumieć, że jesteśmy u progu wielkiej rewolucji. Pod tym wideo podsyłam Wam również link do rozmowy dwóch AI, które prowadzą ze sobą kilkuminutową konwersację, która stoi na zaskakująco wysokim poziomie. Sztuczną inteligencję zaczyna wykorzystywać się do badania złóż, lokalizowania celów wojskowych, podejmowania kierowniczych decyzji i innych zadań, które dotąd wykonywali ludzie. Sztuczna inteligencja wdziera się do naszego życia szybciej niż nam się to wydaje, niosąc ze sobą zarówno dobro, jak i zło. AI nie potrzebuje chorobowego, nie ma gorszego dnia, nie narzeka na szefa, nie oszukuje, nie posiada dzieci ani uczuć. Wykonuje powierzone jej zadania starannie i dokładnie, pod wieloma względami jest więc lepsza od standardowego pracownika. Na naszych oczach rozpoczyna się rewolucja na miarę tej, która wydarzyła się po wynalezieniu maszyny parowej. Różnica jednak jest taka, że w naszych czasach zmiany zachodzą znacznie szybciej. Na chwilę obecną AI to tylko program komputerowy. Co jednak się stanie, kiedy przyniesie się program do mechanicznego ciała i stworzy robota? Ile miejsc pracy zostanie zastąpionych przez maszyny? Co z ludźmi, którzy nie będą w stanie odnaleźć się w nowym technologicznym świecie? Czy ten skok cywilizacyjny będzie dla nas błogosławieństwem czy przekleństwem? Czas pokaże. Jedno jest pewne. Sztuczna inteligencja na pewno z nami pozostanie. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wartość i pokazał, jak sztuczna inteligencja zaczyna zmieniać nasz świat. Jeżeli wideo Ci się spodobało, zostaw łapkę w górę, jak również komentarz taktyczny dla większych zasięgów. Będę również wdzięczny za wszystkie pomysły na nowe materiały, które pozostawicie pod tym filmem. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.